Cześć moi mili, bardzo mi miło, że postanowiliście spędzić ze mną najbliższy czas, wybierając mój odcinek. Bardzo się cieszę, tym bardziej, że przed nami dzisiaj naprawdę ciekawa historia, ponieważ jak zawsze będę Wam opowiadać życiorys gwiazdy, postaci, którą znamy z ekranów, ale będzie to dzisiaj także dramatyczna historia życia. Odcinek dla mnie osobiście niezwykle ciekawy, gdy zbierałam dla Was te informacje. August Kowalczyk, aktor znany z Chłopów czy Stawki Większej niż Życie, znalazł się bowiem wśród nielicznej grupy więźniów, której udało się uciec z obozu koncentracyjnego. Groziło im rozstrzelanie i choć grupa, która uciekała, była znacznie liczniejsza, ostatecznie udało się tylko 7 z nich. Jak wyglądały te mrożące krew w żyłach chwile przyszłego aktora, jak później ułożyło się jego życie i jak radził sobie z traumą, jaką na pewno zbudowało w jego psychice przebywanie w Auschwitz, jak później wspominał te chwile, a także jak układała się jego kariera, kariera, w której niejednokrotnie musiał wcielać się w rolę swoich oprawców. O tym Wam dzisiaj opowiem i jak widzicie, jest to naprawdę bardzo ciekawy temat, więc serdecznie, jeszcze bardziej niż zwykle, zapraszam Was do tego, żebyście zostali ze mną do samego końca. August Kowalczyk urodził się 15 sierpnia 1921 roku. Jego dzieciństwo natomiast naznaczone było przez ciągłe konflikty rodziców, którzy byli niezbyt udanym małżeństwem. Nie znam drugiego tak niedobrego i nieudanego małżeństwa jak moi rodzice. Bez przerwy byli w separacji, tyle że nie rozwiedli się. Ojciec przez 30 lat mieszkał w Lublinie, mama w Krakowie, potem na wsi. Na 50-lecie małżeństwa ojciec zjawił się nagle, prosząc o rozwód. Mama nie wpuściła go nawet przez furtkę. Ojciec był mocno zaprzyjaźniony z żoną tragicznie zmarłego przyjaciela. To była jego ostatnia miłość. Kiedy ciężko zachorowała, przez 5 lat się nią opiekował. Natomiast matka wychowała syna w przekonaniu, że ten zostanie księdzem i faktycznie pan August planował po maturze pójść do seminarium. Na przeszkodzie stanęła mu jednak wojna, ale jak sam mówi również trochę kobiety. Mama miała problemy zdrowotne i obiecała, że jak wszystko będzie dobrze, to jej pierworodny zostanie księdzem. Obiecała Matce Boskiej. A ja to potem jakoś naturalnie przyjąłem. Byłem ministrantem, mieliśmy bardzo dobrych katechetów. Koniecznie chciałem się jednak ożenić, aby mieć dom. Potem taki obrazek. Częstochowa, niedziela, cukiernia, gdzie małżeństwa po mszy przychodzą po ciastka. Możnie się paczkę zawiązaną kokardką. To był mój ideał. Jednak oczywiście w 1939 roku wybuchła wojna. Pan August mimo młodego wieku postanowił walczyć. W 1940 roku przedzierał się do polskiej armii tworzonej we Francji. Został jednak aresztowany na Słowacji podczas próby przekroczenia granicy. Więziony był w różnych miejscach. Dukli, Jaśle, Tarnowie, skąd 4 grudnia 1940 roku został osadzony przez Niemców w Auschwitz. Z końcem kwietnia 1942 roku do Auschwitz przyjechało gestapo. Sprawdzali kartoteki obozowe. Około 500 więźniów, w tym mnie, udekorowali specjalnym czerwonym punktem, co oznaczało, że nasz powrót do obozu jest niepożądany. To były w rzeczywistości wyroki śmierci. Początkowo nie zdawaliśmy sobie z tego sprawy, ale jak wzięli 5, potem 15, a potem kolejną grupę, odczytywali im wyroki i rozstrzeliwali, to nie było wątpliwości, że nas wszystkich to czeka. Dlatego, ponieważ wiedzieli, jaka czeka ich przyszłość, jedyną, choć bardzo ryzykowną opcją na to, by przeżyć, była próba ucieczki. Jak się domyślacie, uciec z takiego obozu było ekstremalnie trudno. Mimo wszystko nie mieli nic do stracenia. Dlatego 10 czerwca 1942 roku około 50 więźniów z karnej kompanii podjęło próbę ucieczki z niemieckiego obozu Auschwitz. Jak wspominał Tadeusz Chrościcki junior, w czasie obiadu przywożący kotły ostrzegli nas, że część ludzi już nie wróciła, a na drugi dzień jest wyznaczona nowa grupa. 50 osób na badanie. Wtedy już nie wahaliśmy się i rozpuściliśmy wiadomość, że ucieczka ma się zacząć w momencie, kiedy zagwiżdżą koniec pracy. Nie wszystko jednak poszło według planu. Z powodu naprawdę ulewnego deszczu zarządzono koniec pracy wcześniej. Więźniowie musieli więc improwizować. Około 50 osób zaczęło uciekać. Niemcy otworzyli ogień. Zabili 13 więźniów. Wśród uciekinierów był aktor,
August Kowalczyk. We wspomnieniach refren kolczastego drutu pisał: przede mną las, brama do wolności. Najszybciej jak tylko możliwe zniknąć z pola widzenia esesmanów, do krzaków, najbliższe w lewo ode mnie, skok z grobli i najkrótszą drogą do wolności. Wspominał także, że w tych najtrudniejszych chwilach nie towarzyszył mu wtedy lęk, być może adrenalina, ale akurat wtedy w ogóle się nie bał. Co ciekawe, kiedy uciekałem, nie bałem się. Strach pojawił się po 3 miesiącach. Zaczęły mnie nawiedzać koszmary, że mnie łapią, gonią, sprawdzają wytatuowany numer. Spośród osób, które uciekały, wydostało się 9. Niestety część albo później zmarła, albo wróciła do obozu. Pan August miał więcej szczęścia. Został odnaleziony przez mieszkańców, którzy udzielili mu pomocy. Zrzuciłem ubranie i buty w różnych kierunkach, żeby zmylić psy. Znalazły mnie miejscowe kobiety, dały kobiece przebranie, wskazały schronienie. Ukrywałem się 7 tygodni na poddaszu domu. Dzięki pomocy mieszkańców, gdzie się ukrywał, udało mu się przedostać na Śląsk dzięki fałszywym papierom, które od nich otrzymał, a także później do Krakowa. Do końca niemieckiej okupacji walczył w szeregach AK w okolicach Miechowa. Pytany po latach, czy później już jako aktor wspominał to, co go spotkało, mówił bez ogródek. Wspominałem, zawsze starałem się dawać świadectwo. W myśl herbertowego przykazania, ocalałeś nie po to, żeby żyć. Masz mało czasu, musisz dawać świadectwo, mówił w 2005 roku dla Dziennika Zachodniego. Po wojnie zaczął studia na Wydziale Polonistycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Chciał zostać pisarzem, jednak w pewnym momencie postanowił zostać aktorem. Pierwsze role wykreował w 1945 roku w Teatrze Rapsodycznym w Krakowie. Później związał się ze scenami warszawskimi, Teatrem Ludowym, Polskim. Później był także dyrektorem Teatru Adama Mickiewicza w Częstochowie, a także szefem artystycznym Teatru Polskiego w Warszawie. I jak sam mówił, choć autentyczna robota była w teatrze, to jednak praca na planach filmowych również bardzo go pociągała. Debiutował w 1953 roku rolą Zenona w Piątce z ulicy Barskiej. Ja zagrałem Zenona. Pierwsza rola i od razu szwarc charakter. To zawsze ciekawsze niż papierowe amanty. Wszyscy mnie znali. No i tak poznałem drugą żonę, Gabrielę, córkę ministra. Też obejrzała ten film we włoskiej ambasadzie. Była już wtedy mężatką. Ale o kobietach troszkę później. Powiedzmy zatem, z czego jeszcze możecie kojarzyć pana Augusta. Wystąpił w kolejnych latach w filmach Pokolenie, Kwiecień, Milczące ślady, Barwy walki, a także w Epilogu norymberskim. Szczególnie ta ostatnia pozycja każe nam na siebie zwrócić uwagę. Czemu? Z powodu roli, w jaką wcielał się tam pan August. Ponieważ jest to historia widzianego po latach obozu koncentracyjnego Auschwitz, miejsce kaźni ludzi różnych narodowości. Pan Kowalczyk zagrał w filmie dyrektora muzeum w Auschwitz. Nie ukrywał, że w okresie PRL należał do partii, ale jak sam przyznał, no niewiele mu się to zdało. Tak, ja, były więzień Auschwitz, a Kowiec, uznałem, że jest to moja Polska i innej nie ma. I nie będzie innej władzy, więc trzeba się jakoś z nią ułożyć. Ale oni i tak niszczyli mi repertuar. Kiedy zaraz po wypadkach na wybrzeżu w 1970 roku zrobiłem Śmierć gubernatora, nie dali mi tego grać. Natomiast warto jeszcze wspomnieć o serialach, w których grał, ponieważ są one bardzo ważne w jego filmografii. Mogliśmy go zobaczyć w Chłopach, Janosiku, Znaku Orła, Polskich Drogach, Tajemnicach Enigmy, a także Stawce Większej niż Życie. I tak jak już słyszeliście, bardzo często wcielał się właśnie w postaci czarnych charakterów. To mu świetnie wychodziło, ale co bardzo przerażające, zdarzało mu się grywać nawet nazistów. Pytają mnie tak w kółko, że tu były więzień, a gra oprawcę, a ja odpowiadam szczerze, nie miałem z tym problemu, absolutnie żadnego obciążenia. Nie robiło mi żadnej różnicy granie kardynała, generała, złodzieja czy esesmana. Ludziom się wydaje, że skoro ja tych zbrodniarzy widziałem, to mogę ich teraz naśladować. To nieprawda. Ja ich zachowań nie pamiętam. Zapamiętałem za to doskonale, jakie emocje, reakcje, jaki strach budzili we mnie. Grając te postaci, starałem się u publiczności wywołać takie same emocje. I to cała tajemnica, mówił Dziennikowi Polskiemu. Ale czy sam miał problem, że po czasie był już właściwie kojarzony tylko jako czarna postać, czarny charakter z filmów i seriali?
Nie bardzo, bo jak to dla aktora, najważniejsza była dla niego autentyczność odgrywanych przez niego postaci. Pewien rybak narzekał kiedyś w Ustce: panie, ja przez pana nie mogę telewizji oglądać. Jak moja żona pana zobaczy, to zaraz cała roztrzęsiona wyłącza telewizor i krzyczy, że nie będzie patrzeć na tego bandytę. Byłem zachwycony, bo przecież o to szło. Zdarzyło mu się jednak zagrać więźnia obozu koncentracyjnego i to w niemieckim filmie. Doszło wtedy do dość intrygującej sytuacji. Robiliśmy zdjęcia w Auschwitz, rozmawiam o roli, Niemka wybiera mi pasiak i nie pozwala założyć skórzanych butów identycznych jak te, które miałem w obozie. Mówi, że wie lepiej, jakie buty noszono w Auschwitz, jakie ubrania, gdzie trzeba przypiąć numer na pasiaku, ma dokumentację, wskazuje na stos drewnianych chodaków, a ja jej na to wyciągam z portfela obozowe zdjęcie, zrobione parę bloków dalej, przymocowuję do lustra. Oto moja dokumentacja, numer 6804, mówię. Bardzo się wtedy speszyła. Pan August Kowalczyk jednak po latach bardzo często, również w szkołach, na studiach, na uniwersytetach, starał się opowiadać szczególnie ludziom młodym o tym, co wydarzyło się kilkadziesiąt lat temu, co przeżył. To mi w życiu zostało, dawanie świadectwa, takich jak ja nazywa się świadkami pamięci lub strażnikami czasu. A pytany, ile razy opowiadał swoją historię, odparł: ponad 6200 razy w ponad 5000 szkół w całej Polsce. Ale nie była to jego jedyna praca. Był długoletnim prezesem Zarządu Głównego Towarzystwa Opieki nad Oświęcimem i przewodniczącym Krajowej Rady Polskiej Unii Ofiar Nazizmu. Wydał także książkę Refren kolczastego drutu, trylogia prawdziwa, w której zawarł swoje wspomnienia z czasów obozowej przeszłości. Oszalałe ze strachu mrówki biegają we wszystkie strony. Tak jawił mi się obóz. Postacie w pasiakach biegały, każda w swoją stronę. Nikt nie poruszał się w naturalnym rytmie, jak w mrowisku. Okazało się potem, że wymyślony przez SS-manów regulamin obozowy nakazywał: więźniowie poruszają się w obozie biegiem, pisał. W 2002 roku został odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. Jeśli chodzi o jego życie prywatne, to było burzliwe. Miał 4 żony. Pierwsza zmarła, byli razem 7 lat. Bardzo dużo emocji wzbudzało jednak jego drugie małżeństwo z Gabrielą, o której już wam wspominałam, dlatego że była ona córką ministra, Eugeniusza Stawińskiego. Wyszła za mąż, a ojciec urządził zdjęcia w placówce w konsulacie we Włoszech. Jednak kiedy przyjechała na urlop do Polski, zobaczyła pewnego aktora i nie mogła już o nim zapomnieć. W konsulacie Gabriela zobaczyła mnie po raz pierwszy w Piątce z ulicy Barskiej. Kiedy przyjechała na urlop do Polski, siostra wzięła ją do teatru na komedię Gdzie ta ulica, gdzie ten dom? Tam zobaczyła mnie znowu. I tak po prostu rzuciła całe dotychczasowe życie i postanowiła wyjść za pana Augusta. Wróciła do Polski, urodził im się syn. Chciałem na cały Kraków krzyczeć, jaki byłem szczęśliwy. Prałem pieluchy, gotowałem butelki, wszyscy mówili z zazdrością. Ożenił się z córką ministra, a ślub wzięliśmy dopiero, kiedy nasz syn miał 5 lat. I jak pan August wspominał, kiedy powiedzieli mu, gdzie idą, dziecko było niewzruszone. Jakoś mu na tym ślubie nie zależało. W każdym razie, niestety to małżeństwo rozpadło się po 17 latach z powodu romansu aktora. Jak sam mówił, jego kochanka postanowiła sobie, że przyjdzie do żony, oznajmi jej, że mają romans, a ta go wyrzuci. Nic takiego się co prawda nie wydarzyło, bo pani Gabriela nie wyrzuciła męża, ale nigdy już mu tego romansu nie zapomniała i mimo jeszcze kilku lat wspólnych, niestety potem się rozstali. Kolejną żoną aktora była aktorka również, Krystyna Królówna. Poznali się na planie chłopów. Odcinek o pani Krystynie zrobiłam i znajdziecie go w karcie, jeżeli chcecie się dowiedzieć więcej i na temat tego małżeństwa, i na temat samej pani Krystyny. Ale również i to małżeństwo nie przetrwało. Po 10 latach rozstali się, później jeszcze raz się ożenił. Ale jak sam mówił, wielką miłość poznał także w wieku 63 lat, chociaż tutaj nie dane mu było spełnienie, ponieważ jak się okazało, jego wybranka nie chciała zostawić męża i dzieci. A mogę wam o tym wszystkim opowiedzieć, bo jak sam pan August mówi, nie miał nigdy z problemu z mówieniem o swojej prywatności. Mój życiorys wydał mi się nagle zbyt uładzony. Zawsze pisałem o obozie, dochodziłem do przysięgi w AK, bohaterszczyzna i koniec. Zdałem sobie sprawę, że to fałsz. Przecież życie prawdziwe, niby bezpieczniejsze, ale o wiele trudniejsze zaczęło się potem, kiedy przyszła wolność. I nie ukrywał, że w jego życiu bywało smutno, ale radził sobie ze smutkami. Bywam bardzo szczęśliwy. Czasem przychodzą okresy, gdy człowiek popełnia wiele błędów i bywa przez to bardzo nieszczęśliwy, bo wartości mu się pomieszały,
ale przychodzi następny dzień i jest po co żyć. I znów za sprawą miłości, która ma na imię Eugenia, czytamy w jednym z ostatnich wywiadów, jakich udzielił w serwisie Interia. Pan August Kowalczyk zmarł 29 lipca 2012 roku w otoczeniu najbliższych w oświęcimskim hospicjum. Miał 91 lat, chorował na raka. A to hospicjum było mu bardzo bliskie, bo był jego współtwórcą i współpomysłodawcą. Placówka jest podziękowaniem byłych więźniów Auschwitz dla niosących im pomoc podczas okupacji Oświęcimian. Aktor przez wiele lat zabiegał o jej realizację. Później jego życzeniem także było spędzenie ostatnich swoich chwil właśnie w tym miejscu. Począł na cmentarzu wojskowym na Powązkach w Warszawie i był ostatnim żyjącym uczestnikiem tej ucieczki. Wielokrotnie uczestniczył w uroczystościach odbywających się na terenie miejsca pamięci Birkenau. Ostatni raz składał hołd pomordowanym towarzyszom niedoli w 70. rocznicę uwolnienia się z obozu 10 czerwca 2012 roku. Jak widzicie, jest to niesamowity życiorys. No i pozostaje nam życzyć nam wszystkim, żebyśmy pamiętali o takich wydarzeniach, żebyśmy wiedzieli, do czego prowadzą podziały. Żebyśmy siebie szanowali jako ludzi, oceniali tylko pod względem tego, jak się zachowujemy, a nie skąd pochodzimy, co nas dzieli. Bo myślę, że właśnie o tym nie wolno nam zapomnieć. Bo chyba współczesna historia pokazuje, że kiedy tylko na chwilę zapominamy, dzieją się znowu rzeczy straszne. A jeszcze do niedawna żyli ludzie, którzy to pamiętają. Jeszcze dziś, na szczęście, część z nich żyje. Słuchajmy ich, bo myślę, że to jest ważne dziedzictwo, które po sobie zostawiają. Jest to historia, której na pewno nic nigdy nie zastąpi. Więc tak trochę wzniośle, ale właśnie dobrnęłam do końca dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że podobał Wam się tak jak mnie. Dla mnie te tematy, choć bardzo chwytające za serce, są zawsze bardzo ciekawe, istotne. I fajnie, że na moim kanale mogę Wam też o takich sprawach opowiedzieć. I że czasem trochę refleksji nas tutaj też spotyka. Bardzo Wam dziękuję, że byliście ze mną do końca. Pamiętajcie, żeby subskrybować mój kanał, jeżeli opowieści Wam się podobają. I zobaczcie moje odcinki niedługo. Pojawiam się tutaj we wtorki, czwartki i soboty, ale możecie oglądać odcinki, kiedy tylko chcecie. Także do zobaczenia i dzięki wielkie. Cześć!